Siemano wszystkim, witam na moim kanale, witam w moim garażu. W sumie to chyba nie ten garaż. Oliwia, znowu się bawiłaś komputerem? Co? Bawiłaś się komputerem czy nie? Bawiłaś. Dobra, to nie ten garaż, może pokażę wam mój. To jest mój garaż, tak? To jest mój garaż, tak? A przynajmniej to nie jest mój garaż. A przynajmniej będzie może kiedyś. I mówię, i tak się bawimy w YouTube'a. A ja zdaję z tego typu, że tym razem chciałem wam pokazać, jak sobie ogarniałem po prostu od May wszystkie te rureczki dookoła w Mercedesie, które są, ponieważ cały czas mi wyciekał olej spod uszczelki pokrywy zaworów, no nie? I mówię, już kombinowałem tam, wymieniałem tą uszczelkę. Co się stało? Chodź do mnie. Nie przejrzałem wszystkie te przewody, które idą od pokrywy zaworu, ponieważ myślałem, że tam jest jakaś odma normalna czy coś, nie, a tam praktycznie odmy nie ma. Więc mówię, nie nagrałem, jak rozbierałem tą pokrywę zaworu w Mercedesie. Mówię, bo sobie myślę, że a kto to będzie kurwa oglądał, nie? Nikomu się nie chce oglądać takich pierdół. Mówię, niby pierdoła, tak, ale teraz potrzebuję, żeby wam pokazać, jak wygląda ta pokrywa i jak jest zamontowany ten panel, który jest jakby separatorem oleju, tak mi wydaje, nie? I nie mam jak tego pokazać, dlatego wezmę i wam narysuję, tylko muszę sobie przyszykować... Zaraz, żaba. Tylko sobie muszę przyszykować odpowiednie rzeczy do tego. Także minuta 8. Wytłumaczymy tutaj ludziom, jak to jest zrobione, dobra? Czekaj chwilę. I nie. I ja zdaję z tego typu, że jeśli mamy tutaj tą pokrywę zaworów, tak ja ją narysowałem jakby od spodu, i do górnej części, tak, jest przykręcona taka plastikowa obudowa. Ona jest tam chyba na trzy śrubki, pamiętam, bo już jakiś czas temu to robiłem. Ona jest na trzy śrubki i obklejona dookoła jest silikonem, tak? Tylko w jednym miejscu ma dziurę. Jest dziura właśnie na ciśnienie, tak? Które wytwarza skrzynia korbowa. I to ciśnienie właśnie wylatuje tym, wylatuje rurką, nie? Która jest właśnie przyczepiona do pokrywy zaworów od góry i która idzie centralnie do filtra powietrza tam od spodu, jest bo obudowa filtra powietrza od spodu. I tak mniej więcej to wygląda od ten, że ta rurka wchodzi jakby właśnie w ten plasticzek i tu elegancko, jak jest, robi się ciśnienie, tak, to ono ucieka właśnie przez tą dziurę i wylatuje tą rurką, a cały olej się zbiera tutaj na tym. I to jest cała odma, tak, i tam jeszcze skręca w bok do tego regulacji obrotów na jałowym biegu. Także przejrzałem wszystkie te rureczki i wam pokażę, jak to mniej więcej wyglądało. Także zapraszam do oglądania. Zapraszamy do oglądania, powiedz. Zapraszamy do oglądania. Więc najpierw zaczynamy od ściągnięcia osłony filtra powietrza. Składa się ona z dwóch elementów. Jednej płaskiej przykrywki na górze i całej obudowy na dole. Od góry jest przykręcona czterema śrubami rozmiaru 6 mm, te M6 i ten, i na zaczepy sprężynowe dookoła. No nie, no to widzicie, jak to wygląda mniej więcej, wystarczy to podpinać i podkręcać. Tak wygląda to od góry, właśnie te cztery śrubki, te cztery nakrętki odkręcania, ale żeby wyciągnąć całą obudowę filtra, trzeba odkręcić jeszcze kolejne trzy, które ją trzymają, też M6. Dwie są tutaj po brzegach, ładnie je wszystkie widać, a trzecia jest schowana pod spodem, pod obudową filtra, tuż przy kadżetroniku. Zaznaczę wam kółeczkiem mniej więcej, w którym miejscu to się znajduje.
I oczywiście trzeba odpiąć rurkę od odmy, która jest po prostu wciśnięta od spodu w obudowę filtra i idzie centralnie do pokrywy zaworu. Teraz demontuję pokrywę zaworów, ponieważ łatwiej się jest dostać do tych wszystkich przewodów, które chciałem przejrzeć, po prostu, żeby sprawdzić, czy to wszystko ma przelot, czy nic nie jest zapchane żadnym olejem, ani żadnymi takimi syfami olejowymi. Do odkręcania pokrywy zaworów używam nasadki 13 mm. Ostatnia nakrętka jest długa, ponieważ spełnia podwójne zadanie. Trzyma pokrywę zaworów oraz uchwyt miernika oleju w skrzyni biegów. Wszystko jest już odkręcone, można ściągnąć pokrywę zaworów. W moim przypadku musiałem bardzo uważać, ponieważ nie zdemontowałem przewodu podciśnienia, który idzie wprost do serwa hamulcowego z obawy przed jego zniszczeniem. Teraz trzeba to jakoś zabezpieczyć, żeby się żaden syf nie dostał do środka. Ja używam ręcznika papierowego, ponieważ jest go bardzo łatwo uformować i można go sobie wepchać w każde biurę. Tylko później trzeba uważać przy wyciąganiu, żeby wam żaden kawałek nie został.
Wszystko było pięknie podkręcane, więc nie mogłem nie skorzystać z okazji i nie wymienić filtra oleju, tak? Także przy okazji zostało to też zrobione. Oraz przy składaniu wszystkiego wymieniłem też filtr powietrza. Oczywiście, jak zawsze, musiałem się pośpieszyć z czymś. Poukładałem kable za wcześnie, tak? Najpierw najlepiej wziąć, przykręcić pokrywę zaworów, a dopiero na końcu układać kable, ponieważ one idą wzdłuż tej pokrywy i jest tam bardzo ciasno, żeby to wszystko umieścić. Ale mówię, nie ma innego wyjścia, nie musi być najpierw pokrywa, a później idą kable. Do uszczelnienia pokrywy użyłem tym razem też silikonu, ponieważ sama uszczelka nic nie dawała, więc po konkretnym czyszczeniu rowek na uszczelkę wypełniłem silikonem do tego przystosowanym. Sami ocenicie, czy zrobiłem źle, czy dobrze. Mówię, nic pokrywy już nie cieknie, także mam święty spokój z tym. A sekcja komentarzy należy do Was. Także w tym odcinku to było na tyle. Chciałem podziękować moim subskrybentom. Teraz szybki look. Jest Was już 185, także już rzutka minął do 200. Także dzięki bardzo, bo aż się miło robi, że Was coraz więcej jest i ktoś ogląda te moje banieluki. I co? Zapraszam całą resztę do subskrybowania. Nie bójcie się wcisnąć ten czerwony guziczek na dole. Nic Was to nie kosztuje, a mimo, że pomóc w pewien sposób. Zobaczymy. I co? Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Zrób cześć. 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 Na razie, pa. To co? Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Teraz ty. Et. Dziękuję.